Rekordowa liczba ogłoszeń na portalach internetowych. Rekordowa liczba wyświetleń tych ogłoszeń. Wzrost podaży rok do roku wśród deweloperów. Czy dzisiaj jest dobry czas na zakup mieszkania na flipa? Dowiecie się o tym z materiału. W chwili obecnej mamy bardzo wysokie stopy procentowe i najdroższe kredyty w Europie. Jest niesamowity hejt na wprowadzenie. Kredytu na zero i oczywiście kredyt 0% będzie dotyczył, jeżeli w ogóle wejdzie rodzin z trójką dzieci, 1% będzie dotyczył z dwójką dzieci, 1,5% z jedynką i dla singli będzie na 2%. Ale dopiero po wprowadzeniu kredytu na zero cena kredytu w Polsce zrówna się z cenami kredytu w Europie. Tutaj teraz widzicie zdjęcie, jak wygląda koszt pieniądza w Polsce, a jak wygląda wreszcie Europy, czyli Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia. Włochy, wszyscy pożyczają pieniądze taniej niż my, no, ale oczywiście jesteśmy narodem bardzo bogatym, dlatego stać nas na spłatę kredytu. Dlatego ten hejt, że wzrosną ceny nieruchomości, że będzie się źle działo, bo kredyt na zero wejdzie, no to z jednej strony rozumiem, bo napędzi to koniunkturę, ale z drugiej strony ten koszt pożyczonego pieniądza dopiero będzie w normie, więc. Cała, e, to całe negatywne otoczenie, e, że ten kredyt w źle, w, e, źle wpłynie na naszą gospodarkę, uważam, że jest bezzasadny, no bo dlaczego my, jako Polacy, mamy pożyczać najdrożej pieniądze w całej Europie? No jesteśmy bardzo zamożnym krajem, ale czy aż tak? Śmiem w to wątpić. Rynek, jeżeli chodzi o nieruchomości, dzisiaj jest w zawieszeniu. Dlaczego? Ponieważ skończył się kredyt na 2%, BK 2%, później miał zostać wprowadzony kredyt na start do Końca sierpnia 2024 roku. W sierpniu poszedł komunikat, że go nie będzie, i następnie poszła informacja, że będzie może w styczniu 2025 roku. Na dzień dzisiejszy, czyli na 28 sierpnia 2024 roku, nie mamy informacji, czy on wejdzie, czy nie wejdzie. Są dwa uda, tak? Albo się uda, albo się nie uda. Wszyscy wstrzymali oddech, ponieważ grupa osób, którą stać na zakup mieszkania przy obecnej cenie kredytu. Boi się, czy stopy procentowe nie pójdą do góry. Czy pójdą do góry, czy nie pójdą, również tego nie wiemy, ale jest pewna grupa osób, która zdecydowałaby się na zakup w momencie, kiedy stopy procentowe poszłyby chociaż o 0,25 dół, ponieważ mieliby pewność, że tendencja jest spadkowa, a nie rosnąca. Dzisiaj rynek jest w zawieszeniu i to jest najlepszy czas na zakup mieszkań. Dlaczego? Ponieważ jako flip na pierwotnym funkcjonujemy na tym rynku. Ponad 7 lat. Kupiliśmy wspólnie z absolwentami naszych warsztatów ponad 2200 mieszkań. Wartość tych transakcji przekracza grubo miliard złotych. Od 3 lat nie było możliwości, żeby wynegocjować z deweloperem system 1090 czy 1585. Z racji tego, że spółki giełdowe potrzebują pokazywać wyniki swoim akcjonariuszom raz na kwartał, to mamy dzisiaj możliwość zakupu mieszkań na bardzo preferencyjnych warunkach. Z racji tego, że ta grupa zakupowa wzięła oddech, jest na wstrzymaniu i ten popyt w tym momencie zmalał. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, co kupić, to tutaj królem był, jest i będzie model zakupu małego mieszkania. Dwuizbowego, koniecznie to muszą być dwa pokoje. Kawalerki zresztą, jak zobaczycie u deweloperów, praktycznie wy, wypadły z obiegu. Nie buduje się tych mieszkań, ale małe mieszkania między 30 a 42 metry, które mają dwa niezależne pokoje. Fajnie by było, gdyby ten balkon był przez całą długość mieszkania, czyli można by było z niego wyjść, wyjść z dwóch pokoi. Cały czas jest to farem deficytowym. Spójrzcie w swoim mieście do deweloperów, zapytajcie ich, czy mają gotowe. Gotowe, czyli po prawomocnym pozwoleniu na użytkowania mieszkania około 40 metrów, do których jutro możecie wpuścić ekipę, oczywiście w cenach rynkowych. Jestem tego pewny, że takich mieszkań na rynku dzisiaj nie ma i ta sytuacja nie zmieni się za pół roku czy za rok, ponieważ w każdej inwestycji jest ich ograniczona ilość, jest na nie największy popyt, są one kupowane za gotówkę, nawet jeżeli są częściowo finansowane z kredytów hipotecznych, to komuś brakuje 100-150 tysięcy złotych, to zawsze zdolność kredytową na tak małą kwotę w tym kraju większość osób ma, więc ten towar jest cały czas deficytowy. W momencie, kiedy macie najkorzystniejsze harmonogramy płatności, kiedy deweloperzy oferowali od 3 lat, jest możliwość negocjacji ceny, jest w czym wybierać, ponieważ podaż liczby mieszkań jest stosunkowo duża, na pewno większa niż w zeszłym roku, kiedy BK2% funkcjonowało na rynku, macie możliwość wybrania optymalnych produktów na optymalnym systemie płatności. I wprowadzenia ich do sprzedaży za półtora roku, w momencie kiedy wszyscy ci, którzy dzisiaj wstrzymują się z zakupem, będą chcieli dokonać decyzji zakupowych. Na rynek trzeba patrzeć całościowo i w momencie kiedy dzisiaj jest delikatny odwrót, to jest tak naprawdę najlepszy czas na podjęcie. Decyzji inwestycyjnych. Większość inwestorów kupuje mieszkania wtedy, kiedy wszyscy kupują i się dziwią. Dlaczego jest tak drogo? Dlaczego deweloperzy nie chcą negocjować? Jak negocjować z deweloperami? Nie ma czego kupić, są kolejki, oczywiście w cudzysłowie w biurze sprzedaży. W momencie, kiedy rynek na chwilę wstrzymał oddech. To wszyscy inwestorzy zrobili to samo, ponieważ popyt jest bardzo duży, ale jest płochliwy i to jest błąd. Trzeba podejmować decyzje zakupowe wtedy, kiedy dla nas warunki transakcyjne jako inwestorów są możliwie najlepsze i najbliższe dwa kwartały uważam, że jest to czas na zakupy, a nie na sprzedaż. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was serdecznie na szkolenie. Link do opisu szkolenia macie poniżej. Najbliższe szkolenie w Warszawie. 18-19 września, jest to czwartek i piątek, także w środku tygodnia serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia, cześć!